Witam wszystkich, Zofia z Krakowa. Dzień ósmy. Duch Święty i powrót Jezusa. Dobra nowina na dzień jest taka, że Jezus wkrótce powraca. I nie mówię tego z powodu zamachów terrorystycznych, konfliktów na świecie, wybuchów epidemii i klęsk żywiołowych, choć to wszystko z pewnością wskazuje na rychły powrót Chrystusa. Jest coś, co przekonuje mnie jeszcze bardziej, że Jego przyjście jest bliskie. To sposób, w jaki Chrystus porusza nas, abyśmy zrozumieli i codziennie przyjmowali Ducha Świętego. Ostatnie wiersze 6 rozdziału Apokalipsy Jana zawierają opis powrotu Jezusa i pytania o to, kto się może ostać, to znaczy kto będzie w stanie przetrwać to wydarzenie. Odpowiedź znajdujemy w Apokalipsie 7, wersecie 1-3. Potem widziałem 4 aniołów stojących na 4 krańcach ziemi, powstrzymujących 4 wiatry ziemi, aby nie wiał wiatr na ziemię, ani na morze, ani na żadne drzewo. Widziałem też innego anioła wstępującego od wschodu słońca, który miał pieczęć Boga żywego i który zawołał głosem donośnym na 4 aniołów, którym zezwolono wyrządzić szkodę ziemi, morzu, mówiąc: nie wyrządzajcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich. Tylko ci, którzy mają pieczęć Boga, będą w stanie przetrwać podczas powtórnego przyjścia Chrystusa. Faktycznie Bóg powstrzymuje wiele niszczycielskich sił na tej ziemi, zanim lud Boży nie zostanie opieczętowany. Powstaje zatem ważne pytanie, w jaki sposób jesteśmy pieczętowani. Biblia stwierdza, że jesteśmy pieczętowani Duchem Świętym. Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Efezjan 4:30. Oto sedno chrztu Duchem Świętym. Gdy każdego dnia ponownie poświęcamy swoje życie Chrystusowi i trwamy w kroczeniu w Duchu Świętym, to jesteśmy zapieczętowani i przygotowani na powtórne przyjście Chrystusa. Bóg nie czeka na więcej zamachów terrorystycznych, epidemii lub klęsk żywiołowych. Ellen White mówi nam, na co czeka Chrystus. Tęsknym pragnieniem Chrystusa jest objawić siebie swojemu zborowi. Kiedy charakter Chrystusa będzie doskonały w Jego naśladowcach, wtedy przyjdzie, ażeby ich wziąć jako swoją własność. Ellen White, Przypowieści Chrystusa. Tylko przez przyjęcie chrztu Duchem Świętym może się to dokonać w naszym życiu. I tylko przez chrzest Duchem Świętym możemy być gotowi, kiedy aniołowie wypuszczą wichry zniszczenia. Ellen White stwierdza: jedynie chrzest Ducha Świętego może doprowadzić gościu do właściwego stanu i przygotować lud Boży na szybko zbliżający się konflikt. Jako adwentystom dnia siódmego grozi nam niebezpieczeństwo. A sądzimy, że jesteśmy bezpieczni i gotowi na powrót Chrystusa, ponieważ wiemy o sobocie jako dniu odpoczynku, o nieświadomym stanie umarłych, o piętnie bestii, o sposobie powrotnego przyjścia Chrystusa. To jest błąd, który może kosztować nasze życie. Wspomniane nauki są istotne, ale samo ich poznanie nas nie zbawi. Pamiętajmy, że Jezusa ukrzyżowali ludzie płacący dziesięcinę, święcący sobotę i przestrzegający zasad reformy zdrowotnej. To nie to, co wiemy, ale to, kogo znamy, zapewni nam zbawienie. Jana 17:3. Musimy pozostawać w bliskim związku z Jezusem Chrystusem, jeśli mamy być gotowi na Jego powrót. Dziś Bóg wzywa swój lud do przyjęcia chrztu Duchem Świętym, abyśmy stawali się dokładnie tacy jak Chrystus, by otrzymać późny deszcz Ducha i być gotowymi na powrót Chrystusa. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. 1 Jana 3:2. Jednak dzisiejszy Kościół ma problem. Bóg nas ostrzega, że znajdujemy się w laodycejskim stanie i jeśli się nie zmienimy, to nie będziemy gotowi na powrót Chrystusa.
Bóg jednocześnie wskazuje, jak ów problem rozwiązać, zachęcając nas, abyśmy pozwolili Jezusowi zamieszkać w naszym życiu w pełniejszy sposób. O, to stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Apokalipsa 3:20. W jaki sposób otwieramy drzwi Jezusowi i jak pozostajemy z Nim w bliskim związku? Ellen White odpowiada: musimy mieć żywą łączność z Bogiem, musimy być przyobleczeni mocą z wysokości przez chrzest Ducha Świętego, aby osiągnąć wyższy standard. Nie ma dla nas innego ratunku. Do osobistych rozmyśleń i do dyskusji. Pierwsze. Dlaczego aniołowie powstrzymują wiatry zniszczenia, aby nie wiały na ziemię? Drugie. Czy znajomość nauk biblijnych jest wszystkim, czego potrzebujemy do zbawienia? Dlaczego tak? Dlaczego nie? Trzecie. W jaki sposób jesteśmy zapieczętowani według Biblii? Czwarte. Jak chrzest Duchem Świętym wpływa na nasz związek z Chrystusem? Piąte. Co przygotuje nas na końcowy kryzys? Aktywność modlitewna. Zadzwoń do swojego partnera modlitewnego i porozmawiaj z nim o powyższym studium. Módlcie się. Pierwsze, o to, aby Bóg wciąż namaszczał was swoim Duchem Świętym. Drugie, o to, aby Bóg przygotował was na końcowy kryzys, jaki dotknie ziemię i na powrót Chrystusa. Trzecie, o osoby na waszej liście modlitewnej. Wykorzystaj w swojej modlitwie poniższy tekst biblijny. Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, a wybawia utrapionych na duchu. Psalm 34:19. Dziękuję.